Zapraszamy na podcast Luźno przy kawie, z tej strony Adam. Z tej strony Michał. Będziemy mówili o wszystkim. Dosłownie wszystkim. Zapraszamy na podcast. Nie chcę cię straszyć, ale poszło. Dobra. Dobra. Cześć, witamy was, z tej strony Adam. Z tej strony Michał. I Agnieszka. Agnieszka. Witamy was w 8 odcinku Luźno przy kawie drugiego sezonu. 28 luty i przyszedł drugi gość, o którym wspominaliśmy przy okazji odcinka z Bartoszem. Dzisiaj nie mamy kawy, jest woda. Jesteśmy u naszego gościa, u Agnieszki. Zaraz powiemy coś więcej, już wszyscy są, wiesz, Agnieszka, mocno zapowiedzeni, z kim będziemy rozmawiali i o czym będziemy chcieli rozmawiać. A propos tylko, bo zrobiliśmy, jak widzieliście w środę, 26 losowanie pod ostatnim odcinkiem na naszym blogu na temat tej najfajniejszej kampanii, która została nam w głowie, i tam zgłaszał się Karol. Kto tam jeszcze? Nie, żartuję. Paulina. O, dziękuję. O, widzę. Tak, nasz, i Marta. I Marta, tak. To było sprawdzenie mnie, czy oglądałam. O, czy słuchałaś, więc jest całkiem spoko. Tak, i wygrał Karol, 5 dych. Karolu, mówiliśmy, żebyś posłuchał tego odcinka, więc jak go słuchasz, zapraszamy, napisz do mnie albo do Michała na maila adam@luźnoprzykawie.pl albo na naszego głównego, luźnoprzykawie@gmail.com. Dokładnie. Napisz i ustalimy, gdzie chcesz się spotkać, żebyśmy mogli oficjalnie z focichem na naszych socialach przekazać tobie kartę z Empiku oraz wlepy. Naszemu gościowi nie dajemy wlepy, bo już ma tych wlep dużo. No i dziewczyny też mają się zgłosić po wlepy. A, nie? Zgadza się. Posłuchajcie, chciałem tylko przedstawić razem z Michałem naszego gościa. To jest moja siostra, Agnieszka Borodo. Witam. Cześć. Agnieszka jest naszym stałym słuchaczem. Agnieszka mi bardzo kibicuje. Nam kibicuje. No. Bardzo. Żeby bardzo. Nie było. Nie, tylko słucha ciebie. Jak ciebie ja wycina, zaczynam mówić, to wycisza. Twoja ścieżka jest wyciszona. Tak, i Agnieszka jest architektem, ale tak naprawdę nawiązanie do tego, dlaczego akurat chcieliśmy się z tobą spotkać, bo tak naprawdę nikt nie chciał się z nami spotkać. Wyszedł Bartek, no, wyszła Agnieszka. No, wyszło tylko. Zlitowali się nad nami. Dokładnie. To jest chyba kontynuacja trochę tego odcinka, w którym rozmawialiśmy o pasjach. Mm-hmm. Czy ta pasja, która się gdzieś tam pojawia, jakby przekłada się potem na nasz zawód i tak dalej. I jakby elementy samego zawodu, pracy, zarabiania pieniędzy, to jest jakby jeden element, ale drugi element jest taki, Aga, jesteś architektem, ale czy zawsze chciałaś nim być? Skąd w ogóle ten pociąg do bycia architektem? To jest w ogóle fajne? Znaczy ogólnie zawód nie jest, znaczy tak na samym początku studiów i ogólnie jak się zaczyna człowiek wkręcać, dużo czytać o tym i tak naprawdę buduje swoją pasję na ten temat, to uważasz, że jesteś w stanie tyle zmienić, tyle zrobić. Mhm. No potem w życiu to się troszkę weryfikuje, ale się nie poddaje. A to jest taka trochę, a to jest tak jak o tym mówisz, że myślisz, że możesz dużo zmienić, to jest trochę tak jak w tym, w 40-latków Karwowskiego, że o, zobaczcie, to ja zbudowałem ten. Znaczy wiesz co, powiem ci szczerze, że jest satysfakcja duża, jak idziesz i widzisz, że miałeś wkład w ten budynek na przykład, albo że ten budynek powstał dzięki tobie. Natomiast powiem ci, że jeżeli chodzi o zawód architekta i nawiązując do 40-latka, to tak ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o ten zawód, to 40 lat to się jakby mówi, że to jest taki punkt zawodowy najwyższy, bo jesteś już bardzo doświadczony, już dużo wiesz i tak naprawdę wtedy możesz rozwinąć skrzydła, bo to do 40 się uczysz. Zresztą... Aha, ale 40 w sensie 40 lat, a nie 40 lat praktyki pracy, czyli 40, tam wiesz, kończysz w wieku 80 lat. No wiadomo, że to tam 40, 45, okay. Ale to jakby daje ci, po tej 40 daje ci taki pewnik, że naprawdę wiesz, o czym mówisz i jak to wygląda. Czyli tak jak życie zaczyna się po 40, tak... Życie architekta, a nie, generalnie... No słuchaj, architekt bardzo znany, Lee Beskid, to jest taki super w ogóle moim zdaniem przykład. Mhm. On tak naprawdę swój pierwszy budynek stworzył po 50. Muzeum Żydowskie w Berlinie. Okay. On wygrał wtedy konkurs i ze Stanów się przeprowadził do Berlina, żeby nadzorować ten budynek i to było po 40. I w tym momencie mu po prostu... jego zawodowy jakby... Kariera zawodowa dopiero zaczęła się tak naprawdę rozwijać. Wcześniej spoko, uczył. Spoko. Był wykładowcą. A powiedz, no. Ja chciałem zapytać, jak to było właśnie z
tym podjęciem tej decyzji? Właśnie, zanim mnie, w ogóle stwierdziłaś, że tak chcę być architektem. U mnie to było raczej przez to, że siostra moja jest architektem i jako... Jej, nie moja, nie? Jakby co? No, nasza. I jak ona była na pierwszym roku studiów, przychodziła z tymi makietami, budowała to tam, tworzyła, ja się byłam strasznie zajarana, zawsze patrzyłam, naśladowałam i jakoś tak mi się to wbiło w głowę, że stwierdziłam, że no nie jestem w stanie nic chyba o niczym innym myśleć, tylko żeby właśnie wkładać swoją energię, czas w to, żeby tym architektem zostać. Samo przygotowanie do studiów to już wymagało dużo czasu, bo 2 lata przed egzaminami już na rysunek trzeba było chodzić i trochę się tak podszkolić, żeby w ogóle się zorientować, czy człowiek chce w to iść. No i się udało, zdałam na studia. No to są studia dosyć ciężkie i w ogóle z tych wszystkich politechnicznych kierunków najbardziej humanistyczny, no bo artystyczny trochę kierunek. No pewnie jakiś tam... Rysunek, malarstwa, inne tak, rzeczy. Tak, ale oprócz tego budowanie brył, rysowanie, no to na porządku dziennym. No właśnie, ale bo jakby mówisz to tak na zasadzie takiej naturalnej, bo zobaczyłaś, że Ania przynosiła takie rzeczy do domu i w ogóle lepiła takie rzeczy. Może to też, Adaś, wynikało z tego, że nasz tata budował sobie też coś i gdzieś tam człowiek to podchwycił i robił. Zresztą malowałam od podstawówki. No właśnie, bardziej mi chodzi o to, czy naprawdę trzeba mieć super rozwinięty zmysł artystyczny, żeby móc pójść na architekturę. Wydaje mi się, że nie. Tu bardziej chodzi o to, że trzeba mieć widzenie przestrzenne, czyli umieć coś, co jest na płasko, zobaczyć sobie wyobraźni w 3D, ale też trzeba być też takim trochę poukładanym i trzeba umieć... Sorry, zdjęcia, rozpraszam cię, zdjęcia robię na naszej słyszałej. Trzeba też umieć tak w jakiejś harmonii porządku, no bo to jednak to jest taki zawód, że to się nie opiera tylko i wyłącznie na rysowaniu, bo właśnie na studiach tworzyliśmy mega super fajne rzeczy. To było od jakichś galerii zmysłów, gdzie się chodzi i się odczuwa zmysłowo całą przestrzeń na przykład. Albo kiedy ideowo w ogóle podchodzisz do projektu. Na przykład dyplom, który zrobiłam, to był dyplom o ratuszu gdyńskim i umieściłam go na miejscu starego Gemini, znaczy już Gemini nie ma, więc taki waterfront stworzyłam i ten ratusz jakby chwytał wodę. O spoko, co? I to był kształt takiej ręki chwytającej wodę i w związku z tym to też była taka idea. Miasto z morza i marzeń, główny budynek chwytający wodę, no to wszystko się jakby ze sobą przeplatało, więc o budynku... To nie są cztery ściany. Nie, to zawsze fajnie, jeżeli właśnie budynek ma jakieś przesłanie, a już zresztą patrząc na światową architekturę, te budynki, które można narysować 2 czy 3 ruchami są najbardziej popularne, no, na przykład wieża Eiffla, tak? Czyli taki trójkąt. Czy na przykład żagle to Sydney, tak? Więc to są takie... Pomyślałeś o tym, że to tak wchodzi? To są takie kształty, żagle, no. które od razu ci się kojarzą. One się stają, automatycznie się stają ikoną tego miejsca, punktem charakterystycznym, rozpoznawalnym. Podejdę z takim tym, czyli generalnie musisz być na dobrym rauszu, żeby zrobić dobry budynek, bo jak to jest jeden taki kształt, to można tak wyjść. No wiesz, potem jakby studia studiami, to się wszystko fajnie, wtedy się najwięcej człowiek tworzy tak naprawdę, kształtuje swoje, co chce w ogóle. Styl jakiś. Styl, no, poznaje się też dokładnie, a już potem, już w samym zawodzie, no dochodzi bardzo dużo kwestii związanych z prawem, z administracją, w ogóle z prowadzeniem, z menedżerowaniem tak naprawdę projektem, bo ty musisz koordynować ileś tam osób, które robią poszczególne branże na przykład, robią jakieś projekty, tak naprawdę musisz się znać na każdym, na każdej dziedzinie po trochu, żeby umieć to skoordynować, wiedzieć, że to powstanie i że to będzie w porządku, żeby jeszcze dodatkowo, bo to nie jest koniec, to jest też kwestia jakby takiej socjologii, takiego podejścia też do inwestora, sposobu rozmawiania z nim. Też musisz potrafić przekonać inwestora, żeby on zrobił to w taki sposób trochę jak ty
uważasz, bo to będzie na przykład spełniało swoje funkcje. No, więc też umieć przekonać, rozmawiać z ludźmi. Mhm. No, więc... no dobra, czyli tak naprawdę myślę, że jakby większość ludzi może myśleć, że architekt po prostu siedzi, maluje, znaczy przepraszam, wykreśla, już teraz no. Nie, otwiera komputer, tam tak. Ogarnia te wszystkie programy, bo to też jest zawsze naprawdę kupa roboty. I no i stąd budynek się stawia, ale tak naprawdę sukces architekta, przez co rozumiem, bo zaraz jeszcze dojdziemy do tych elementów tam innych, sukces architekta polega na tym, że jest jakby architekt, który ma ogólny zamysł tego, jak to ma wyglądać, ale są jeszcze jakieś osoby, które są odpowiedzialne za, nie wiem, kable, konstrukcje i tak dalej, bo to nie jest tak po prostu, że architekt namaluje i to stanie. Znaczy wiesz, wymyśli... Architekt... Też musi mieć taką wiedzę, żeby wiedzieć, że na 100%, znaczy, że... Że budynek się nie zawali. No, że to, co tworzy, to w ogóle jest takie możliwe do zrobienia. Do zbudowania, okay. Znaczy, architekt też jest taką osobą, która może napędzać do tworzenia nowych materiałów, które ci umożliwią zbudowanie czegoś, co jest na przykład na ten moment niemożliwe do zrobienia, no bo w końcu kiedyś w średniowieczu budowali tylko z kamienia, tak? Z czasem dopiero odkryli beton zazbroili, żelbet. Jak już żelbet był, to dawał możliwości budowania wyższych budynków. Potem jak już stal się pojawiła, to już w ogóle wysokościowce zaczęły powstawać. No to jest niesamowite, bo tak naprawdę architekt, inżynier, który się dobrze zna też na inżynierii, jest w stanie napędzić dalej, postawić krok dalej i jakby no, ten rozwój gdzieś tam pobudzić. Spoko. Czyli też innych ludzi pobudzić do tego, żeby pomogli to wykonać. Okay. Bo architekt to jest na pewno nie jedna osoba, to jest zespół. Zespół dobrze naoliwionej maszyny, bym powiedziała. Taka naoliwiona, dobra maszyna, która działa ze sobą i to wszystko współgra. Z innymi osobami. Tak, bo mówimy tak. O tych, którzy jakby wchodzą no, w skład. No, w skład, bo to architekt, a za architektem jest masa ludzi, którzy jeszcze no, do tego projektu, powiedzmy, przykładają rękę. A jest jakaś różnica między architektem a architektem wnętrz? No, jest różnica, bo chyba architekt wnętrz nie musi mieć żadnych uprawnień, żeby być architektem wnętrz. Znaczy na pewno architekt wnętrz to już jest bardziej taka... detaliczna sprawa, to też jest bardzo ważne, bo we wnętrzach trzeba się dobrze czuć, więc to zadanie należy do osób, które czują te wnętrza, potrafią je stworzyć. Ale póki szafa na ciebie się nie przewróci, to będzie okej, okay. A no, tutaj jest jednak fajniej byłoby, żeby ściany były pod kątem prostym, no. Okay. A to fajnie teraz wytłumaczyłaś, bo to obala, bo znalazłem w internecie 8 rzeczy, których nie mówić do architekta i było... że jak to możliwe, że bierze pani tyle pieniędzy za kilka rysunków. I to fajnie pokazuje, że to wcale nie jest po prostu kilka rysunków. No nie? I właśnie to jest kupa zawsze, roboty, nie? Bo zawsze się śmieję, kiedy gdzieś tam usłyszę między słowami, o architekt, to co ty tam masz do roboty? 3 kreski postawisz i ileś tam pieniędzy. No, ale architekt to jest taki zawód, który człowiek, żeby być dobrym architektem, żeby być dobry w swoim zawodzie, w tym, co robi, musi poświęcić masę czasu, masę pracy w to włożyć. No i przede wszystkim nie stracić tej pasji. Pasji, która jest najważniejsza, bo bez pasji tak naprawdę to chodzi się do pracy tak jak, nie wiem, tak jak każdy. No. Okay. Trzeba się tym też cieszyć. Bo ja mam idealnie pasujące tutaj pytanie, o którym już myślałem. Czy miewasz właśnie czasami taki zastój kreatywności? A to na pewno. To chyba każdy ma taki moment, że gdzieś tam brakuje tego oddechu, ale to trzeba sobie znaleźć sposób na to, żeby się zainspirować. Najfajniej to są podróże. Podróże na pewno bardzo inspirują. Ale podróże w miejsca, gdzie są te budynki, które... Ty mi się inspirowałaś kiedyś? Czy czasami wystarczy gdzieś podróż nawet do małego miejsca, w naszej okolicy. Gdzieś człowiek połazi, popatrzy, zobaczy niesamowite połączenie jakichś materiałów. Natura jest wielką inspiracją też, bo można pójść do lasu i zobaczyć gdzieś tam coś, co cię zainspiruje, bo jest w takim kształcie. Gdzieś tam w swojej karierze zawodowej miałam taką sytuację, że właśnie się zainspirowałam czymś, co w naturze było. Czyli a architekci też bardzo znani, na przykład Calatrava, no to jest idealny przykład do tego, że właśnie inspiracja naturą pokazuje. Nazwisko jeszcze, Calatrava, no więc natura, trawa jest git. No więc właśnie. Coś spoko, no to wpasowało się dobrze. Albo Gaudí. Gaudí też był niesamowitym architektem. No ten, to był wykręcony chyba, nie? No Gaudí rzeczywiście brał inspirację z natury i znaczy ja uwielbiam patrzeć na to, czerpać też właśnie z innych architektów, bo
No bo oni naprawdę robią unikatowe rzeczy. To są rzeczy, których potem właśnie, o których się potem rozmawia. No. Okay. A to teraz mnie ciekawi, jak ty chodzisz po mieście i w jaki sposób właśnie patrzysz na budynki. To jest kompletnie inaczej niż my, nie? O, ale piękna elewacja, też po niemiecku, aber die Elevation ist wunderschön. O, ale piękny baranek ktoś zrobił. No właśnie kiedyś, pięknie rzucony. O, kiedyś mieliśmy takie spacery, że jak się uczyłam na studiach do materiału znawstwa, to było, o, tu jest dachówka esówka, a tutaj są gąty na przykład. Gąty, ty mnie teraz obraziłaś. No właśnie. Okay. No więc nie, no czy na pewno ma to wpływ, gdzieś zawód, ma to wpływ na to, w jaki sposób się postrzega, czy budynek, czy miejsce, w którym się mieszka, więc no gdzieś, ja gdzieś patrzę na to, żeby to było estetyczne i przyjemne. No to tak jak fotograf chyba bardziej patrzy kadrami, nie? Zawsze. Znaczy fotograf też jest pracą twórczą i taką, żeby wykumać, tak, zrobić fajnie, żeby to wyglądało. No architekt oczywiście jakby nie chce spłycać jednego z drugim. Znaczy moim zdaniem nie spłycasz. Chodzi mi, że ma swój taki, po prostu postrzega różne rzeczy inaczej. Okay. Nie? Jeszcze jeżeli chodzi o architekturę, to można to traktować w takim mikro pojęciu, czyli architektura wnętrz, potem masz budynki, tak, gdzieś tam jakaś architektura krajobrazu, czyli projektowanie ogrodów, ale też jakbyście popatrzyli na architekturę w skali makro, czyli projektowanie miast. To, że są pewne układy ulic w nowoczesnych miastach, to nie jest przypadkowe, to jest jakaś myśl, na przykład w Gdyni ulica 10 lutego, to jest oś widokowa na morze i to jest jedna z głównych pięknych panoram i takiej myśli przewodniej urbanistyki. Spoko. Tak? Patrz, ile dobrych, nowych rzeczy można się dowiedzieć, nie? Bo tak opowiadasz, fajnie, bo widać, że to jest pasja, bez dwóch zdań. A powiedz, tak jakby rozmawiamy, wiemy już z podsumowanych rzeczy, teraz jakbyś, załóżmy, czy w czwartej klasie liceum, tak, bo myśmy jakby tym starym etapem czterech klas liceum szli, zresztą to teraz jest, nie? Ale bardziej mi chodzi o to, czy mogłabyś, jak wcześniej byś się tym nie zaraziła albo nie wiedziała, że masz jakąś artystyczną duszę, to zamiast architektury mogłabyś pójść na Akademię jakichś sztuk pięknych, czegoś takiego i coś tam malować, ale czy tak naprawdę, nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, czy albo jakby naszym słuchaczom, czy ty załapałaś wcześniej tą chęć pójścia, czy to była czwarta klasa, kiedy powiedziałaś, no chyba może na takie studia bym sobie poszła. Znaczy tak, mając już te 10 lat w zawodzie, pewnie bym, znaczy gdybym miała to doświadczenie, będąc w czwartej klasie liceum i wybierając, to pewnie bym się zastanowiła jeszcze nad tym, bo... A czy być architektem? Tak, bo no, są plusy, tak, gdzieś tam się spełniam, ale są też minusy związane z tym zawodem. Właśnie kwestie tego, że gdzieś światem rządzi pieniądz, więc no, on rządzi, więc w związku z czym tworzy się piękne koncepcje, które z reguły lądują na półce, tak, bo się okazuje, że na przykład no, inwestor już dalej nie może tego projektu realizować, albo co gorsza, twój piękny projekt z pięknymi założonymi materiałami, wszystko przemyślane, zostaje wtedy kosztowo, że tak powiem, ucinane i z takiego czegoś pięknego robi się tak naprawdę coś, budżetowa co by... Taki PRL-owski budynek. Oj, coś, co by człowiek chciał po prostu zapomnieć. Okay. No ale to jest wpisane w nasz zawód. Najlepiej by było od samego początku, tak zresztą się staram, proponować jakieś warianty, które są tańsze, ale nie najtańsze, dające jakiś tam efekt, tak? A powiedz, Aga, bo chyba to też jest istotne, bo rozumiem, że no... Od razu jak kończysz studia i zdajesz dyplom, tak jak w każdej innej uczelni musisz pewnie coś tam opisać, ty w tym wypadku musiałeś przygotować projekt, o którym powiedziałaś. To nie możesz zdać właśnie egzamin. O to mi chodzi jakby, bo kończysz studia i po tych studiach nie możesz od razu, znaczy możesz projektować, ale jakby nie możesz się po tym podpisać, bo podpisanie to też jest chyba odpowiedzialność. Więc zanim stanie się osoba po studiach takim architektem, który może podpisywać się pod projektami własnymi, to on musi przeprowadzić, no, musi pierw mieć praktykę. To
Architekt jest zawodem zaufania publicznego, tak jak lekarz czy prawnik. I tak samo jak lekarz czy prawnik, po studiach jeszcze muszą odbyć praktyki zawodowe. Więc u architekta akurat jest w ten sposób, że jest rok, teraz jest rok na budowie i rok w biurze projektowym. Mhm. I po prostu trzeba liznąć każdej z tych rzeczy, wiedzieć jak, w jaki sposób wygląda cały proces pozyskiwania pozwolenia na budowę, a potem w jaki sposób oddaje się budynek do użytku. Mhm. Więc to wszystko jest oparte o dużą ilość procedur, jakichś administracyjnych, papierologii kosmicznej, interpretacji prawa w tak dziwny sposób, że ja do tej pory przepisy to jest po prostu za każdym razem czarna magia, bo za każdym razem inaczej się można je zinterpretować, tak, więc... Okej, czyli... I teraz po tym roku na budowie, roku w biurze projektowym można przystąpić do egzaminu zawodowego. Czyli tak naprawdę po studiach, jak masz znalezioną pracę i czy tam te praktyki, pewnie w części, w większości wypadków te praktyki mogą być za frajer, lub też nie, bo to różnie jest. Nie, raczej, wchodźmy... raczej już w tym momencie na naszym rynku to... Coś tam się dostanie. Osoby do pracy są potrzebne, więc... No dobra, czyli zaraz jakby skończysz, sorry, że się wciąłem, ale mi bardziej chodzi o to, że kończysz, i rok tutaj, czy tak naprawdę po 2 latach mogłabyś zdawać jakiś tam egzamin, który uprawnia ciebie do bycia pełnoprawnym architektem? Tak. Bo to, że kończysz studia, to jesteś architektem z tytułu zawodowego? To, co mówisz, to jest tak na papierze. Natomiast w moim wypadku ja egzamin zawodowy zdałam rok temu, w czerwcu. Mhm. No właściwie po 9 latach swojej praktyki, czy tam nawet więcej, ale... Ja na przykład nie czułam się jeszcze na tyle mocna, żeby podejść do takiego egzaminu, żeby stwierdzić, że to, co potem będę tworzyć, projektować, nie będzie obarczone tym błędem, za który no, architekt, jeżeli popełni błąd i się coś zawali, no to więzienie i wszystko. To jest bardzo poważna sprawa, więc my odpowiadamy za bardzo dużo rzeczy, więc ja dopiero gdzieś tam po 9 latach stwierdziłam, że to jest ten moment, że ja już więcej się nie nauczę, ja już muszę zacząć robić swoje rzeczy, pokazać coś, tak? To mega odpowiedzialnie. No to jest na maksa odpowiedzialne, to nie jest tak po prostu. No mi się wydaje, że znaczy tak, takie było moje myślenie, to nie było parcie, żeby więcej kasy zarabiać, bo nie, w moim wypadku to było tak, że okej, no co z tego, że będę więcej kasy zarabiać, jak wyląduję szybciej w więzieniu, tak, bo coś się zawali. Oczywiście to już trochę tak groteskowo do tego... teraz chodził. Nie, oczywiście. Groteskowo trochę do tego podchodzę, ale no gdzieś nie czułam się jeszcze pewna, dopiero no po tym roku. A znasz takie osoby, które po 2 latach, 3 były już architektem pełno prawnym? Znaczy, no, spotkałam się na kursach przygotowawczych do egzaminu z osobami, które gdzieś tam niedaleko, niedawno skończyły studia. No, ale to jest. Ale uważasz, że one właśnie, bo ty mówisz tutaj o przygotowaniu, uważasz, że one podeszły do tego trochę zbyt. Tak, może nie lekkomyślnie. Nie, mi się wydaje, że to jest kwestia już indywidualna. Mhm. Może zależy to od charakteru, może ktoś się szybciej czuje takim możliwości, że branie na barki tą odpowiedzialność nie jest dla nich problemem, tak? Mhm. Ja gdzieś poczułam pewność w tym zawodzie dopiero po iluś tam latach praktyki. Okej, czyli mamy 5 lat ciężkich studiów, na których jest i jakiś rysunek techniczny, malowanie, ale też fizyka, też matematyka, no bo tak. Jesteśmy inżynierami po tych studiach, tak? Więc... Inżynier, INŻ, MGR. ARH. ARCH. Trzy tytuły. Proszę, taka wizytóweczka. I jeszcze potem uprawnienia budowlane, numer, w specjalności projektowanie. Może gówno robić i nieźle żyć, nie? I wizytówka. I wam się to tak wydaje, może gówno robić i ten. To nie jest tak. Nie, ja wiem, nie, ja się śmieję. Kurczę, to tak naprawdę to jest po części chyba przemyślany plan, ale czy on daje tobie satysfakcję, ta praca? No, czy ona się łączy z twoją pasją? Ja się bardzo cieszę, jak powiedzmy teraz prowadzę taki projekt, gdzie już 9 miesięcy go robię od podstaw całkowicie. I to daje satysfakcję, kiedy już widzę tą końcówkę i wiem, że zaraz będę dokumentację składać do pozwolenia na budowę
I wiem, że zresztą przy każdej dokumentacji tak było, że jak oddawałam do pozwolenia na budowę, otrzymywałam to pozwolenie, budowa się zaczynała, mogłam potem patrzeć, a ten budynek powstaje, robić nadzory autorskie, gdzieś tam razem z kierownikami budowy się ustala wtedy jakieś zmiany, jeżeli są potrzebne, czy się rozwiązuje jakieś bardziej skomplikowane rzeczy, czy detaliczne, tak? Mhm. Już w projektach wykonawczych. No to daje satysfakcję, to na pewno daje satysfakcję. Pod łzy, ale na pewno daje satysfakcję. A każdy projekt się robi taki długi czas? Nie, to zależy, no bo to od jak się robi... skomplikowania tego, tak? Tak, no bo jak się robi domek jednorodzinny, no to już są mniejsze rzeczy. Jak się robi takie budynki użyteczności publicznej, czy jeszcze większe, no to już nie mówię o lotnisku. Lotnisko to pewnie z 5 lat się projektuje, no bo to są obwarowane dużo większą ilością jakichś prawnych rzeczy. Na przykład trzeba pomyśleć o jakichś decyzjach środowiskowych, jeżeli takie przedsięwzięcie wymaga, czy tam raportach. Więc to jest długi proces. Na pewno czasami też eksploatacyjny aspekt, nie? Jest inny. Też. A też jest teraz, jeżeli się robi w ogóle budynki, które są przeznaczone do takich publicznych spraw, to są też kwestie związane z jakimiś rozmowami ze społecznością, co by chcieli, co widzą, jak ten. Więc ogólnie trzeba być bardzo otwartym, żeby spełnić też oczekiwania ludzi. No tak, to w sumie jak się dom projektuje, no to jest zapewne dwójka, która zleca to, tak? Nie a myślisz, tutaj no, właśnie budynek, no to już a szersza grupa właśnie, ludzi. A czy to jest takie trochę, no przychodzi do ciebie klient i mówi, ja bym chciał, żeby to tak i tak wyglądało i to jest trochę tak jak robisz ludziom stronę internetową albo coś i przychodzisz, dajesz im projekt, a oni, nie, z dupy, tutaj miały być wielkie kolumny, tutaj miał być tygrys, a tutaj jest jakiś nowoczesny budynek, którego nie będzie kuł Janusza z Passerati. To jest ta kwestia, którą też gdzieś wspominałam wcześniej, żeby umieć rozmawiać z inwestorem. Zresztą też jest kwestia tego, że musi być też jakaś chemia między wami, tak? Między inwestorem a projektantem. Trzeba wyczuć też, no więc może przyjść do ciebie inwestor, powiedzieć, że chce... projektanta rozumiesz architekta. Tak. Gdzieś może przyjść inwestor, powiedzieć, że chce mieć zamek Gargamela, tak? No i ty i możesz... coś byś zrobiła? Nie, no ty możesz zaproponować mu coś, albo po prostu zwyczajnie powiedzieć, że to nie zgadza się z twoją estetyką i rezygnujesz. Panie, ja takich rzeczy nie robię. Zamki Gargamela, to przecież smerfy sobie włączyć trzeba. Zamki z piasku tylko buduję. Dokładnie. No ja rozumiem. Panie, ja architekt? Moją bolączką niestety w tych czasach, że niestety jesteśmy ludźmi, którzy no, nie jesteśmy szanowani, mam wrażenie. Nie jesteśmy traktowani jako ludzie na zasadzie pani w sklepie, tak, do której się przychodzi, się zamawia, nie wiem, kawę, czy pani w sklepie się kupuje jakieś tam rzeczy spożywcze, to w ten sposób my też jesteśmy teraz traktowani. I to chyba trochę boli, bo jednak tyle lat jakiejś tam uciążliwej pracy i tam nauki tak, to jest przykre po prostu. No ale znajduje się też ludzi, którzy bardzo doceniają twoją pracę i się bardzo cieszą z tego. Dobra, to tutaj odnośnie tej turnej nauki, to wplotę pytanie od słuchaczki, która zadała nam na Instagramie, czy właśnie po latach intensywnego studiowania ten, nie wiem, spełniasz się w tym zawodzie, czy było warto, czy tak jakby praca, którą włożyłaś w czasie studiów, potem w czasie tych praktyk też podepnijmy, czy tak jakby rewanżuje to, co teraz robisz, że możesz realizować swoją pasję? Jezus, ja tutaj się kręcę, bo skręcam, sorry. To znaczy na pewno nie mogę powiedzieć, że żałuję, że jestem architektem, nie. Tylko wiem też, że to jest gdzieś tam, to się wszystko zmienia i w ogóle to, co się robi, się zmienia, więc na pewno to, że tyle lat poświęciłam, tyle czasu na tym przesiedziałam, jakby nie traktuję, że to idzie na marne. Tak, człowiek ma czasami takie jakieś myśli, że po co i dlaczego, ale następnego dnia wstaję, idę do pracy i realizuję nowe jakieś tam zadania, tak? Czy udaje się coś przepchnąć i jestem bardzo zadowolona, więc ja bym powiedziała, że dla mnie osobiście to się opłaciło jak najbardziej.
Ja jestem zadowolona, mam satysfakcję z tego, co robię. Bo z pewnością na pewno są takie projekty jakoś mniej satysfakcjonujące, takie bardziej indywidualne, w których możesz, nie wiem, bardziej się wykazać, po prostu bardziej swoją perspektywę pokazać, to też na pewno jakoś buduje i napędza. Nie? No dobra, to ja teraz mam w takim razie pytanie. Co było, przepraszam, a może architekt nie chce takich rzeczy mówić, bo to jest, nie wiem, zła wizytówka, ale czy było coś najbrzydszego, co musiałeś zaprojektować i zrobić, a nie wiem, a to wynikało na przykład z tego, że bardzo chciałaś być architektem i bo rozumiem, że ten początek tego, że dochodzisz do otrzymania uprawnień, to tak naprawdę możesz wykonywać coś, a ktoś, kto jest architektem i się może pod tym podpisać, oczywiście ufając ci, że zrobiłeś to dobrze, to wykonuje coś takiego. Wiesz, co mi chodzi? Chodzi mi bardziej, czy jest coś, z czego czyli nie jesteś zadowolona, co by było lepiej na przykład. Czy jakaś nie? maszkara powstała? No, na przykład. Domek Gremlina na przykład. No albo tego wiecie, Gargamela. Co, jakby nie mam w głowie, nic mi nie przychodzi teraz do głowy. Coś, co no nie, no to znaczy, że pewnie nie, no bo jeżeli mówi, że trzeba rozmawiać. Czy, po pierwsze w tym zawodzie to, co już jest realizowane, to, no to gdzieś przechodzi przez masę jakichś odsiewów, masę różnych rzeczy. To, no, nad tym projektem się bardzo dużo pracuje. Więc to, co powstaje, no to już jest jakiś tam wypracowany produkt. Te chyba najbardziej uciążliwe rzeczy to są takie rzeczy, których się nie widzi, nad którymi się ślęczy masę czasu, jakieś inwentaryzacje, jakieś koordynacje, patrzenie, czy nie ma jakiejś kolizji międzybranżowych, czy coś. To są te rzeczy, które chyba są takie dosyć uciążliwe, ale bardzo ważne w projektowaniu. No bo im mniej kolizji, tym mniej problemów na budowie, więc... Dobra, a... Ale nie, poczekaj, no nie przypominam sobie, tylko żeby teraz nie wyszło, dobrze. Że jestem jakaś, Nie, to bardzo dobrze, architekt to, co staram, robi, to mu się bardzo podoba i robi takie rzeczy. Bo nawet jak kiedyś miałam do czynienia z jakąś tam budką na lody, czy budką na piwo, na zasadzie takich kontenerów, no to fajna koncepcja wyszła. No nie, no to generalnie z tych takich właśnie budek, kontenerów i jakby no ale widzisz, użycia dania drugiej... I tu chodzi o to, że dostajesz jakieś zadanie i się starasz... coś zaproponować, coś, co przyciągnie uwagę kogoś, bo to musi w przestrzeni fajnie siedzieć. No dobra, siedzieć. Aga, ale jak idziesz czasem po Gdyni, albo no idziesz tak, w jakimś innym mieście, dobrze. W Grudziądzu. Nie, ale chodzi o to, no idziesz i jest jakaś taka maszkara, no okej, no to PRL, no to tam pewnie wujek Gierek czy inny po prostu kazał tak zbudować, bo tak kazał z kolei Związek Radziecki i tak to ma wyglądać, bo no skąd się biorą brzydkie budynki? One no, chyba są przedawnione trochę. Mi się wydaje, że to jest kwestia właśnie... Przedawnienia, tych nie, czasów historycznych. Nie, bo chodzi o to, że jeżeli ktoś ma też taki zmysł, jakby docenia fakt, że coś powstało kiedyś tam, bo na przykład jakbyśmy się przeszli po Gdyni, no Gdynia jest jakby, ma taki, nie ma chaosu przestrzennego. Tutaj nie, jeszcze teraz się walczy z tym, żeby te reklamy gdzieś zniknęły, żeby one stały się tylko tłem, a nie żeby radziły cię tak po oczach, tak? No tak, a na to architekt nie ma wpływu. No nie, no znaczy architekt też musi coś zaproponować. My w miejscowych planach mamy wytyczne, są te ustawy krajobrazowe, okay. Tak? Każde miasto ma i musimy się do tego dostosować. No gdzieś, jeżeli się ma ten szacunek do miejsca, gdzieś się próbuje badać, co powstało, to mi się wydaje, że w każdym budynku umie się znaleźć jakieś piękno, tak? Bo to czasami w jakimś brzydkim budynku, który po prostu jest zaniedbany, jest jakiś piękny detal, nie wiem, z któregoś tam wieku i po prostu stoisz nad tym jak taki wariat, tak? Mi się zachwycasz, że taka, nie wiem, piękna jakaś sztukateria jest. To, idzie spoko. To ten. Oczywiście, gdyby świat był idealny, człowiek by o to dbał, tak, i starał się jakiś taki ład przestrzenny tworzyć, no to może to by wszystko wyglądało dużo lepiej. Natomiast trzeba mieć szacunek do tego, że pewne budynki kiedyś powstały, tak, a teraz w tych czasach najgorzej jest chyba teraz projektować i po prostu naśladować to, co kiedyś było. Ostatnio się spotkałam w jakimś właśnie kanale YouTube'owym. Była rozmowa na temat zamku, Zamek Królewski w Poznaniu, bo Poznań ma dwa zamki i ten jeden zamek został oddany do użytku w 2013 roku i to jest taka no, replika tego jakiegoś zamku średniowiecznego i no to nie siedzi. Jeżeli się projektuje obecnie, to się powinno jednak czymś nawiązać, żeby mieć szacunek do przestrzeni, która jest wokół, ale nie naśladować, nie robić chamskiego stempelka, tak? Okay.
tak mi się wydaje, że jest lepiej. Inna jest sytuacja, kiedy bierzesz projekt, który jest, który ma rekonstruować, tak? No to wtedy ten, ale to trzeba rekonstrukcję robić też z szacunkiem do materiału. Czyli rzeczywiście użyć ten materiał, który kiedyś był używany, tak? Znaleźć, jakby tak detalicznie się zachować. I wtedy jest idealnie, wtedy te budynki siedzą. No. No bo jakby to było takie ciągłe kopiowanie, to architektura w żaden sposób by nie ewoluowała. Dokładnie. Teraz na przykład jest duży nacisk na to, żeby budynki były energooszczędne. I to jest jakby taka główna rzecz, czyli robienie budynków, które są samowystarczalne od A do Z i to jest gdzieś tam trend, który się obecnie objawia. A jest coś, co moglibyśmy przejść, nie wiem, po Trójmieście albo gdzieś powiedzieć, to jest mój projekt? Ja wolałabym się nie chwalić. No dobra, okej, okay, szanuję to, no, jakby nie ten, ale nie masz żadnego stempla, tam tu byłam, to zrobiłam. Gdzieś wolałabym, bo jakby na tym etapie większość projektów, które gdzieś już stoją na terenie Trójmiasta, to są jednak projekty pod skrzydłami kogoś innego. Rozumiem. Robiłam, tak? Lub okay. Ktoś to swoim imieniem gdzieś firmował, okay. Więc jakby jak powstanie ten budynek, który robię obecnie, to jak najbardziej wrócę spoko. Do was i spoko. Chętnie opowiem o tej realizacji. Okay. A ten, bo w ogóle sam proces, znaczy jeżeli kogoś to interesuje, bo to gdzieś może na następny podcast, sam proces wykonywania budynku od A do Z to jest dosyć ciekawa sprawa i może ktoś nie ma w ogóle świadomości, ile jest rzeczy, które trzeba przypilnować, do których trzeba gdzieś tam mieć uwagę, że gdzieś umieć to przyszłościowo właśnie ocenić, czy budynek, jak długo ten budynek będzie żył, bo jakby projekt i powstanie budynku to jest od kreseczki koncepcji, bo tak naprawdę do końca życia tego budynku, czyli do momentu, kiedy się go wyburza, tak? Czyli na przykład teraz, jeżeli chodzi o wielką płytę, to gdzieś tam się daje okres 40-letni na funkcjonowanie tych budynków i ten okres się zaczyna powoli kończyć, więc jakieś co, nowe wyzwanie, no jakieś nie, no, nowe wyzwanie dla architektów, może trzeba będzie to jakoś wzmacniać, coś ale robić. Ale wiesz co, to a propos takich, co ty mówisz, że się kończy taki okres, w Sopocie na końcu ulicy 23 marca, tam jak jest Sopot i to rondo, on do góry się jedzie, obok Wydziału Ekonomicznego. I tam są takie budynki wysokie, tam też zbudowali jakiś chyba szpital geriatryczny czy coś takiego, że to bardzo ładnie wygląda. Nie wiem, czy widziałaś, bo no tam jest budynek z dużej płyty, tak, bo to jest całkiem ten, ale te budynki, wyobraź sobie, miały takie bardzo małe, takie specyficzne polskie kwadratowe balkony, takie mega małe. I wyobraź sobie, to mi się bardzo podoba, bo ten budynek dostał nowej duszy. Wygląda jakby był wybudowany od nowa, bo to jest, wiesz, kwadratowy prostokąt do góry wyciągnięty, który ma miliony mieszkań, ale tam zrobili taki zabieg, że on jest cały ładny wymalowany, tak, tam nowy runny, to fajnie wygląda, wszystkie okna jednakowe. I zrobili coś takiego, że na dole zrobili fundamenty, jakby przy każdej ścianie, gdzie są balkony. Wszyscy mają zniszczone balkony i są zrobione takie duże tarasy dla każdego i takie ładne rury są. Nie, one są takie... To muszę tam pojechać. Podjedź, zobacz, bo to naprawdę wygląda fajnie. I to jest to, co ty mówisz. Czyli tak naprawdę znowu ktoś to przemyślał i tak naprawdę tchnął w ten budynek, bo to nie wygląda źle, to naprawdę nie wygląda źle. Stary, brzydki budynek wygląda teraz fajnie. Ale takie fajne, duże balkony w ogóle mają a propos wszyscy. Tego, co zadaszone. Mówisz, to mam anegdotkę. Dawaj, lecisz. Kiedyś jeszcze na terenie, za czasów studenckich, kiedy do nas Erasmusi przyjeżdżali, no gdzieś tam się objeżdżało ich po Trójmieście. Objeżdżało się Erasmusów. Objeżdżało się z nimi Trójmiasto, pokazując przestrzeń, tak? No gdzieś ten sam zawód, no to zainteresowania podobne. I to akurat kolega mi opowiadał, że jechał właśnie z grupą studentów z Niemiec i przejeżdżali koło słynnego gdyńskiej Witawy, a to wtedy to był budynek, który dopiero co powstał. To był jeden z takich wow budynków mieszkalnych w ogóle na terenie Trójmiasta. I ci Niemcy, przejeżdżając koło tego ogromnego budynku, takiego bloku po prostu, tak się patrzą i mówią, wow, ale super odrestaurowany, zmodernizowany budynek z wielkiej płyty. I teraz to mój kolega, tak, no wiecie, to jest coś nowego, co dopiero powstało, więc no musimy gdzieś iść, gdzieś moim zdaniem trzeba patrzeć, co się na świecie dzieje i się gdzieś czerpać inspirację i to, co jest negatywne, to starać się poprawić, a to, co pozytywne, to z tego czerpać. A da się to zrobić w Polsce? Pewnie, że się da. Jestem optymistką. Dobra.
A powiedz mi, a taka największa realizacja? Nie musisz oczywiście zdradzać, co to jest. Znaczy jakiś budynek taki, wiesz, najcięższy, jakiś taki największy, większy w ogóle, co byś nie pomyślała, że w ogóle coś takiego będziesz w życiu robić? Tak, no uczestniczyłam w projekcie przebudowy Top Shoppingu na w Gdyni. W Gdańsku na Alei Grunwaldzkiej. Aha. Teraz to jest City Meble, tam akurat to był początek jakby mojej pracy w tym. Między Wrzeszczem a Przymorzem. Na Zaspie. Zaspa. Mhm. Dopiero to był początek jakby pracy w tym biurze architektonicznym i no to było takie wow, bo to był taki duży budynek, który rzeczywiście powstał, bo gdzieś wcześniej robiłam też hotel w Międzyzdrojach, w innym. O, to, skumasz takie rzeczy, to na przykład niestety ten hotel, on był zresztą piękny, on w ogóle był, miał bardzo fajną bryłę i to był konkursowy projekt, który został wygrany, potem uczestniczyłam, jakby robiłam projekt budowlany do tego, który pozyskał pozwolenie na budowę, ale no niestety inwestor no nie zrealizował. Wielka szkoda, bo to był bardzo fajny hotel. Spoko. Takie... Z takim basenem na górze, wiesz, z widokiem na morze, no super. Co za czat, no ja autentycznie potem. Musisz podłożyć po to tą muzykę Skarwowskiego, żeby nie było 40 lat. Ale wtedy jedziesz do takiego hotelu, pływasz w basenie na dachu i ja mogę zrobić go meduszy. No właśnie. Właśnie to jest chyba najgorsze w swoich własnych realizacjach, że jak się po nich chodzi, to potem jest o kurde, o Jezu, czemu to jest tak zrobione? Czemu ja tego nie dopilnowałam? Okay. Tak jak się nawet remont w mieszkaniu robi, to po czasie człowiek patrzy, kurczę, czemu to tak jest wymyślone? Mhm. I potem na przykład inwestor, a ja ten architekt to dupa, bo nie przewidział tego. Tak? Ale to też chyba jest takie, że na przykład po, dajmy, 5 latach dany projekt, nie wiem, bardzo ci się podobał, był idealnie według ciebie zrobiony, po 5 latach zrobiłabyś go inaczej. O, to chyba jest tak zawsze. Doświadczenie nowe, tak. Jakieś właśnie... A to mi się wydaje, że to taki rozwój. To tak samo jest, jak się obraz maluje. Bo tak samo mam z obrazami, że nie widzę końca. Po prostu gdzieś już człowiek sam się musi zatrzymać. No to pewnie z projektami tak jest. No. Tego inwestorów też trzeba hamować i powiedzieć, o, stopujemy, bo inaczej projektu to za 5 lat nie stworzymy, tak? Więc no. No panie, z tym tygrysem to tak naprawdę słabo jest, no naprawdę. Dokładnie, tygrysa nie, nie. W tym. Nie, najlepsze to są akwaria. Ja uwielbiam, jak akwarium ma być. Ale co ktoś mówi, że na przykład no wejście... Nie, ściana, jak... ściana z akwarium, a to się łączy z... Jaj, to rekiny, nie? Jak no, się a to się już łączy z taką ilością różnych dodatkowych projektów, których nie widać, tak? Więc no, ciekawa sprawa. Ale miał taki pomysł? Ale poczekaj, jak się, ale jak się potem powie właśnie, ile to kosztuje, to już... Nie, to nie, ja może mówiłem by... o ścianie z rekinami. Nie, ja chciałem melonki mieć, to wystarczy tak, na wejściu. Taką kulę akwarium. A dobra, luz, ile 5 złotych? Dobra, to bierzemy 3. Okej, okay, no, dobra. Dokładnie. Czyli? No. Znaczy najfajniej, jak się realizuje własne projekty, ale oczywiście też trzeba, ma się czasami takie zlecenia, że ma się projekt gotowy i się go po prostu adaptuje, tak? Czyli kupuje się domek na przykład taki z katalogu, mhm. Gdzie no z reguły tak, no zresztą to są jakieś takie projekty typowe, powtarzalne. No i teraz biorę to na przykład i zaczynamy zmieniać, gdzieś tam dostosowywać do jakichś wymogów inwestora i przede wszystkim dostosowywać ten budynek do prawa miejscowego, tak? Bo tak naprawdę prawo miejscowe wyznacza to, w jaki sposób ten budynek powinien wyglądać, więc nie zawsze jesteśmy w stanie wybudować coś, co nam się marzy, czyli taki dom Gargamela, okay, czy zamek Gargamela w jakimś tam danym miejscu, bo niestety właśnie są te miejscowe plany i to jest coś nadrzędnego, do tego musimy się dostosowywać, żeby ten ład przestrzenny był zachowany. I nie możesz mieć przy bramie na filarach 5-metrowego orła pilnującego wjazdu do domu, bo to nie gra. A ty opowiedz mi, a to się może znudzić? No nie wiem, powiem ci za 20 lat. Okej, okay, no to jakby fair enough, nie? Mm-hmm. Zmienię na przykład jeszcze. Zobaczymy, czy jeszcze podcast będziemy no prowadzić, właśnie. To cię zaprosimy. No czemu nie? Witamy w podcast. 1350. A ja będę was słuchać, spoko. O, sztos. Sezon 300. Sezon 300, kto jest z nami, łapka do góry. Nie no, spoko, jeszcze będę młody. Nie, to za ty. Wy powinniście jeszcze się zastanowić nad podcastami wyjazdowymi gdzieś. Podróży. No to jesteśmy u ciebie. No tak, no to teraz możecie dalej na przykład, gdzieś za granicę.
Spoko, pojedziemy do Berlina. Za granicę jedziemy, dobra. I wtedy można, wiesz, kogoś z ulicy wziąć i podcast zrobić. You want some microphone to Polish podcast? Machen? Here, come here, kinda. Come here. Finish him, dobra. Oprócz, bo rozumiem, siedzisz cały dzień, bo to nie jest tak, że architekt siada, ma taką, jak na filmach, taki pochylony stół, rozkłada plan, ołóweczek, linijka, wiesz, te rzeczy. Oj tak, a najlepiej jak jest przedstawiane życie architekta w tych filmach, serialach. Jezus, piękne. A wiesz, jak są, wiesz jak są przedstawiane życie podcastera? W ogóle. W ogóle, właśnie, a więc chociaż też to. Dobra, a no. Ty, jak to wygląda? Siedzisz i masz taką deskę kreślarską, czy wykonujesz coś? No, teraz obecnie nie rysuję się ręcznie. Teraz projekty wykonuje się na komputerach i to z reguły najlepiej, jak się ma ze dwa monitory, żeby móc tu... Masz takie? No tak, no. Sztos. Żeby z jednej strony rysować, a z drugiej strony na przykład odbierać maile i od razu na nie odpowiadać. Tak, taka wielozadaniowość? No niestety, jeszcze w międzyczasie odbierać telefony. Gdzie ten kreatywny element? No właśnie. Słuchając gdzie ten ołówek? Słuchając LPP. Najbardziej kreatywne jakby pod względem tworzenia, tak? Bo można też być kreatywnym pod względem wybierania najtańszych materiałów na przykład, żeby potanić projekt. No tak, bo to wymaga inwestor, też, tak? Ale to wymaga kreatywności również. No tak. Natomiast taka kreatywność artystyczna, no to przypuszczam, że najwięcej tej jest w koncepcjach. I koncepcje to są właśnie te momenty, kiedy ja sobie pozwalam na rysunek ręczny. Gdzieś coś, co mogę połączyć, gdzieś złapać proporcje, bo te proporcje są ważne, żeby coś zobaczyć. Że to powiedziałaś, bo nie nabierałaś doświadczenia architektonicznego tylko w Polsce. No tak. Gdzie jeszcze byłaś i uczyłaś się? Gdzie ktoś, a propos tej ręcznej architektury, jak ty to powiedziałeś, bierzesz, bo ci jest wygodniej wziąć ołówek i tą koncepcję narysować, a to wygląda całkiem fajnie. Gdzie nabierałaś jeszcze tego szlifu? Jak byłam na czwartym, na piątym roku studiów, to wyjechałam między czwartym a piątym roku studiów na Erasmusa, na Sokratesa. Tak, bo to był ten do pracy od razu. Tak, do pracy, tak, czyli Sokrates. Na dwa miesiące do Hamburga pojechałam. Hamburg. Ja i tam było te elewacjony, jest wunderschön. Czy Hamburg, to ja w ogóle dziękuję za tego Sokratesa do tego momentu, bo gdzieś tam w tym Hamburgu, patrząc na to pięknie rozwijające się miasto, bo to dopiero Hafen City się tworzyło i ja gdzieś tam bardzo często bywałam, widziałam gdzieś, tak to wszystko wyczuwałam, że czuł Hamburg pod względem takim ideowym, no miasto przy wodzie, Gdynia przy wodzie, to bardzo dużo czerpałam inspiracji do swojego dyplomu. Ja w sumie dzięki temu ten dyplom wyszedł bardzo szybko i sprawnie. Natomiast jeżeli nawiązując do rysunku, miałam taką sytuację w pracy, że właśnie trzeba było coś zrobić szybko, więc wzięłam kartkę i narysowałam coś. I tam byli tak zachwyceni tym rysunkiem. Architekci, nie? Tak, że w ogóle, że jak ten, no, ręcznie tu wszystko, że... To gdzieś, bez linijki? Gdzieś mnie to uświadomiło i to jest chyba też coś, co się obecnie dzieje, gdzieś się zastępuje to rysowanie ręczne no komputerem, no w komputerze zrobienie wizualizacji, coś co wygląda no super realnie, tak samo właściwie jak powstaje, no to jest już bardzo prosta sprawa. Kajny komputer, zerszyn. Ale tak, obalmy dokładnie. Mit. Obalmy mit, bo rozumiem, że architekt kończy pracę i nie trzaska komputerem, znaczy trzaska komputerem ten i co wracasz do chaty, leżysz i co ja sobie wymyślę, no wezmę i to. To chyba tak nie jest, nie? Że kończysz pracę i jesteś okej. Okay. No wydaje mi się, że jeżeli jest jakiś problem, który cię gdzieś tam nurtuje bardzo w pracy, związany z no, jakiś, nie wiem, coś, co nie jesteś w stanie na szybko rozwiązać, to chodzisz z tym non stop, śpisz z tym, myślisz o tym i czasami rozwiązanie na przykład łazienki w taki sposób idealny przychodzi pod prysznicem, no. Okay. Idea wchodzi, jest. No. Kumam. No nie, nie, no to żyjesz tym, to nie jest tak, obalam, że zamykasz ten element, drzwi. W którym właśnie kończysz pracę w Lidlu, posprzątałeś, wychodzisz i kładziesz się i oglądasz Netflixa.
Na pewno jeżeli jest się osobą, która gdzieś tam ta praca jest ważna i gdzieś człowiek tym żyje, to nie zamyka komputera i przestaje o tym myśleć. Właśnie na pewno. To jest chyba ta cecha ludzi kreatywnych, nie? Że nawet jak odpoczywają, to gdzieś te pomysły przychodzą, inspirują się cały czas, a jeżeli by to było normalnie odwalanie po prostu roboty, no to zamykasz komputer i ciao adios. Tym bardziej, że no gdzieś zależy mi jako architektowi na tym, żeby inwestor no był zadowolony, tak? Bo to są czasami, no przychodzą do ciebie ludzie, którzy inwestują pieniądze całego swojego życia na to. No to musi być coś, co będzie spełniał ich oczekiwania, zadania na wiele, wiele lat. Ja mam 200 odłożone, zrobimy coś z tym. Ona ci może dobra. Ulepić, weźmie ci z zapałek, zrobię jakiś wieży iPad. To 200 spoko. Nie, też nie też za dużo. Dobra, to zbieram jeszcze. Nie, no, z papieru toaletowego. Namoczy też wodzie musimy, i lepi kulkę. Też musimy jakiś mit obalić. W takim razie, jak już o mitach rozmawiamy, dawaj. O tym, że architekci są nadziani. To nie jest nie, nie? tak. Nie, to nie jest tak, że to trzeba mieć jednak ileś lat praktyki w jakichś budynkach, w tworzeniu projektów, które no dają jakieś profity finansowe, bo tak na co dzień to w takim normalnym obyciu no to nie jest luksusowo, bym powiedziała. No okay, trzeba ale dużo tego, pracy. No dobra, ale Agnieszka powiedziała na samym początku, że tak naprawdę gdzieś po tej 40 jest jakiś ten element, więc no wszystko robimy w jakiś sposób. No na pewno nie można zapomnieć o tym, żeby się jednak mieć ochotę na to, żeby się rozwijać, tak? Mhm. Czyli na przykład jeżeli ja teraz siedzę w pracy i sobie myślę, że gdzieś jakaś umiejętność mi umyka, bo już na przykład no, starość, nie radość, to jakby staram się szukać rozwiązań, żeby się uczyć na nowo, jakichś nowych programów, coś dodawać, żeby się rozwijać okay. jeszcze bardziej. Wydaje mi się, że jeżeli się rozwijasz, to ma to sens i jest większa pasja. Zdjęcie? Na Insta zdjęcie. Czekaj, to ja bym musiał włosy te poprawić. Luźna przy kawie bez spiny. Ale wycinacie czasami jakieś. Nie, nic nie wycinamy, już nie wiem. Luźno przy kawie, luźno dobra. Przy kawie. U nas zresztą zamiast kawy, bo dzisiaj trochę z Michałem piliśmy, jest sama woda. Piliśmy trochę kawy. Co w takim razie, czy rekomendujesz albo polecasz każdemu być architektem? Wiem, że może pytanie źle zbudowane, bo jest zbudowane do architekta, który lubi, dla którego to jest pasja, ale czy polecasz każdemu być architektem? Nie, no wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce być architektem, to nim będzie. Po prostu, to nie możesz... No ale to co każdy ma jednak te predyspozycje do no bycia nie, architektem? No nie, to trzeba się sprawdzić. Ja też stając na studia nie wiedziałam, czy się dostanę, tak, i czy w ogóle skończę te studia, tak? Bo to, że się dostaniesz na studia, to wcale nie oznacza, że będziesz architektem. Tak samo jak skończysz studia architektoniczne, to wcale nie oznacza, że będziesz architektem. Bo to zależy od charakteru, od swojego zaparcia, czy to jest to, co chcesz w życiu robić. Czy kierujesz się pasją i czy chcesz robić w życiu... Patrz jaki wrzut do naszego odcinka podcastowego. Bo jeżeli coś robisz z pasją, to jednak to daje satysfakcję i chce ci się wstawać A rano. A daje ci satysfakcję twoja praca? W sensie architekta? Zawód? Zawód tak. Okay. Ludzie nie czasem no, nie, tak ale to jest normalne. No więc właśnie. No właśnie. Możecie sobie piątkę. Dobra, do widzenia. No, na razie jeszcze nie skończyliśmy. No czyli tak jak powiedziałaś, wszystko ma swoje plusy i minusy. Oczywiście. No i trzeba albo te minusy jakby przyjąć i się z nimi pogodzić i starać się je po prostu jakoś tam polubić. No i cieszyć się z tych plusów, tak? No, czyli z tej satysfakcji, nie? która ci daje po stworzeniu jakiegoś projektu. Twoja jako architekt jakaś taka ulubiona, słabna budowla, która ciebie naprawdę zawsze jak na nią patrzysz, niezależnie, że już patrzysz 50, 60, 90 raz i dalej jest dla ciebie inspiracją. Co to takiego może być? Albo jest? Ja sobie ostatnio przypomniałam o takim budynku przez kolegę, który mi wysłał właśnie. To jest opera w Oslo. To jest taki niezwykły budynek przy... A, ten dach taki. Tak. Mhm. To jest taki niezwykły budynek przy brzegu, przy wodzie.
I on jest najpiękniejszy dla mnie pod tym względem, że ten budynek pod każdym względem żyje. Tam jest dostęp, człowiek może sobie wejść na dach, obejrzeć. To jest jakby przemyślana bryła pod każdym względem, żeby dawać satysfakcję z po prostu przebywania w tej przestrzeni. Mhm. Zgadza się, bo miałem okazję być i widziałem bardzo ładny budynek. No i wydaje mi się, że to jest coś niesamowitego. Architekt, który jak na to wpadł, żeby właśnie połączyć jakby ludzi zaprosić do tego, to jest coś pięknego, że budynek żyje mimo to, że jest zamknięty na przykład, tak? Że ludzie tam lubią chodzić, po prostu spędzać czas. A największy Gargamel teraz już nie twój, tylko taki, który jest sławnym super budynkiem, ale to jest po prostu jakaś po prostu masakra. Jest coś takiego? Pewnie macie jakieś branżowe żarciki między architektami, nie wiem, wyglądasz jak domek jakiegoś tam pana w jakimś tam mieście. No to jest, mi się wydaje, już kwestia taka bardziej gustu, tak, więc ja już tak coś powiem. Takie? No? Co jest szpetne, mów. No dawaj, co jest szpetne. Chłopaki z LPK. nic mi nie przychodzi do głowy, wiecie? Jak więc jeżeli my mamy ten nie luźno w skandalu. Nie będzie. Luźno przy kawie rozmawiać to. Okay. Tak jak mówiłam, tych budynków byłoby trochę, bo ja jakby nie doceniam imitowania naturalnych rzeczy, tak? Czyli jeżeli ktoś chce mieć drewno... To niech ma drewno, tak? Jak żeby nie kupione drewno. Kafelki w Castorama w drewno. Ol, masz ekstra drewno, co to? No puknij. Znaczy to akurat wiesz ten, uważaj, to bo nie mi zbijesz jest drewno. Aż tak źle, ale powiedzmy nie też... Nie podpalaj tego, to się nie zapali. Kwestia tego, żeby docenić, że czasami projekt samo może być najprostszy na świecie, a zachwycać pod względem użycia materiałów, albo zachwycać pod względem funkcji, która ma się tam odbywać, że to jest coś, znalezienie jakiegoś takiego smaczka. Moje siostry są architektkami, kiedyś jak zawsze taką ekipą przyjeżdżaliśmy w takie miejsce, na ścianach wisiały obrazy, bo musiały malować. Nie? Ja tam się też nauczyłem, one malowały, a ja robiłem komiksy. Zawsze coś. Ja jestem po ekonomii, one są po architekturze. I teraz na ścianach, posłuchajcie, anegdotka. Wisiały obrazy, na których było podpisane A. Borodo. I wszyscy chodzili, ty to namalowałeś? Ile to obrazów? I mówię, no jasne, że ja widziałem, że tak malujesz. Nie? I zawsze byłem ten, który jeszcze potrafi malować. Ja mówię, nie, to moje siostry tak ładnie pomalowały. Agnieszka. No i w ogóle fajnie mieć siostrę architekta, bo my się możemy dzielić tym doświadczeniem. No, to jest bardzo ważne. Więc pozdrawiam cię, siostro. Pozdrawiamy cię, Anno. Agnieszka, tak naprawdę chyba myślę, że wyczerpaliśmy prawie temat do końca. Masz jeszcze coś do dodania? Chciałabyś coś dodać? O czym na przykład nie wspomnieliśmy? Mi się wydaje, że my ogólnie możemy rozmawiać na ten temat bardzo dużo. No, widać właśnie, tak jak z Bartoszem nie mogliśmy skończyć, tak następny z pasją, z którym nie można skończyć. No bo jak nie. Właśnie to jest pasja to można mówić i mówić. Agnieszka się bardzo uśmiecha przy tym, jak mówi, w sensie widać, że jej to sprawia dużą przyjemność. No dziękuję, tak. Nie, to widać prawda. Tu zresztą. A bo tu mam taki chcesz budynek szukasz? Z Lego zbudowany, nie? To jest jakiś budynek z Lego. To są Lego dla architektów? Tak. A co to jest za budynek? No masz tu podpisane. To jest w Nowym Jorku, Muzeum Guggenheimu. A, byłem. W Nowym Jorku? No, byłeś, rzeczywiście. Byłem w tym muzeum, piękne jest w środku. Zrobię zdjęcie i będzie jako okładka naszego odcinka. Agnieszka, my tobie życzymy z Michałem, bo myślę, że to będzie fajne podsumowanie, żeby wszystkie budynki były tak zachwycające jak ta opera w Oslo. Żebyś miała takie budynki i żeby też wszyscy mogli w tej przestrzeni, niezależnie co to będzie, czuć się tak dobrze jak w takim tym, żeby to doszło do tego i nieważne, czy to będzie teraz, jutro, czy to będzie za 10 lat? No fajnie by było. Więc na pewno fajnie by było raz zrobić coś właśnie takiego niezwykłego i to by mi wystarczyło. Wy posłuchajcie, jeżeli byście chcieli, szukali architekta, można się zgłosić do Agnieszki, jak ktoś będzie chciał. Tak, zapraszam, oczywiście. Rzucimy wam może nie maila, żeby Gusi nie zespamować. Zrobię kilka rysunków, nie? Zrobię kilka rysunków i skasuję was 1 000 000 złotych. Oh yeah. Ale nie, jak będziecie chcieli, to Agnieszka oczywiście robi, jeżeli macie kogoś, kto by wszystko potrzebował. Wszystko zgodnie z cennikami. Dokładnie. Jak klient patrzy, to ten, a jak klient się nie wtrąca, to jest najtaniej.
A coś w tym jest. Coś w tym jest, zawsze w tym jest. No. W każdym razie, jeżeli byście chcieli, to zgłoście się do nas, podamy wam bezpośredni kontakt do Agi. A może jak chcecie, po prostu macie jakieś pytania na temat architektury, bo może w ten sposób... Nie, no to chciałem tak skończyć. Aha, no to przepraszam, bo już myślałam, że chcesz napędzać mi biznes. Nie. Jezus. Nie, mi tylko chodziło, że jeżeli byście chcieli ogólnie zadać pytanie architekturze, to oczywiście wpisujcie na stronie luźnoprzykawie.pl pod opisem odcinka. Komentarze są otwarte. Aga, jak będzie trzeba, to oczywiście odpowie, bo oczywiście zagląda na stronę. Bardzo chętnie. Więc jeżeli będziecie mieli pytania, których nie poruszyliśmy z Michałem podczas tego 8 odcinka LPK Podcast, to wrzućcie zapytanie. Albo drążyć temat dalej. Jakiś. Albo drążyć dalej temat. A może będzie tyle pytań, że trzeba będzie jeszcze jeden podcast nagrać. Spoko, my jesteśmy najbardziej za. Bardzo Gusia nas miło ugościła u siebie w mieszkaniu. No zapraszam. Więc tak, jakbyście chcieli w celach biznesowych, to zgłoście się do Michała albo do mnie, a jak będziecie chcieli po prostu zapytać się o coś Agnieszkę, to wrzucajcie. No dobrze. To wrzucajcie info na naszej stronie luźnoprzykawie.pl. Michał, w przyszłym tygodniu znowu jakiś gość, nie? Czy zrobimy może odcinek dla naszych słuchaczy? Nie, no, a nie robicie odcinków gość dla słuchaczy, mimo że... No takie bardziej, że my możemy się uzewnętrznić, a nie cały czas ktoś gada. Nie, że ty. Zobaczcie, jaka będzie słuchalność. Dobra, mogą nam, nie wiem, czy to na Instagramie podrzucić, tak, bo mamy dwa pomysły, dwa patenty, czyli co drugi tydzień będzie gość, a co drugi będziemy my sami, czy na razie zostawiamy po prostu gości, bo mamy jeszcze dla was, tak, mamy jeszcze dla was przygotowanych dwóch, trzech gości, którzy pojawiliby się jeszcze tydzień w tydzień, więc właśnie, tak jak Michał powiedział, zostawcie u nas w socialach na Twitterze albo na Instagramie, w komentarzu pod odcinkiem, czy kierowanym pytaniem do Agi, czy byście chcieli właśnie, żebyśmy raz na dwa tygodnie mieli jakiegoś gościa w nawiązaniu pewnie do jakiegoś odcinka albo jakąś po prostu ciekawą osobę, z którą warto porozmawiać, a raz w tygodniu byście chcieli posłuchać naszego pitolenia o nowych technologiach, bo o tym powinniśmy gadać. No nie, dokładnie. Nie, dokładnie. Nie, no, w architekturze też możemy w architekturze pogadać oczywiście o nowych technologiach. Oczywiście. A, te sprawy. No a oczywiście co? Więc zostawcie w socialach, napiszcie na Instagramie, jak słuchacie odcinka, nie zapomnijcie udostępnić tego w swoich stories, oznaczyć nasz podcast. Dziękuję. Z hashtagiem hashtag LPK Podcast. Zapraszamy na stronę internetową, zapraszamy na naszego maila. No i chyba dziękujemy wam bardzo, życzymy wam super zajebiście udanego weekendu. Tak, bo w piątek wlatuje. W piątek wlatuje, 7 rano, więc jak dojechaliście do pracy, chyba musielibyście jechać do Torunia, bo czas, ale jak dojechaliście już do Torunia z Trójmiasta, a odcinek się skończył. Już godzina? No już godzina. O kurczę. Patrz jak zleciało, no tak się dobrze rozmawiało. Ja myślałam, o pasji to 5 minut, ja nie? Myślałam, że 10 minut. Nie, to szybko poszło. Super, dziękuję bardzo. Tak, więc za zaproszenie. My również dziękujemy, że nas ugościłaś. Znowu incepcja. Właśnie. Znowu incepcja. To nie wiadomo, czy znowu ona nas zaprosiła, czy my ją. My ją zaprosiliśmy do podcastu, ale ona nas zaprosiła do siebie. A ja dziękuję was za zaproszenie do podcastu. A my dziękujemy za zaproszenie do ciebie. Do ciebie. Dziękujemy wam, że przesłuchaliście 8 odcinek LPK Podcast. Znowu mi się to dziwnie włączyło. LPK. Jeszcze raz dobrego weekendu dla was wszystkich. Dziękujemy ci bardzo, Agnieszka. Dziękuję wam. Życzymy sukcesów. Również dziękuję. Dzięki bardzo, trzymajcie się i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, z tej strony Adam. Z tej strony Michał. Trzymajcie się, cześć. Hej. Cześć.